I teraz tak, wracając tak do tej przyczyny chorobowej, miazmy. Miazma jest to takie pojęcie z homeopatii, ze słowa greckiego. To jest taka predyspozycja do zapadalności na niektóre choroby chroniczne, taki morfogenetyczny odcisk, czyli zdolności do zachorowania w ogóle. Czyli niektórzy na przykład się robią z miazmą skazy tuberkulinowej tak zwanej. Czyli oznacza to zbyt niską reaktywność organiczną, czyli znaczy, że ktoś przechodził z przodków gruźlicę. I ta miazma istniejąca obciąża do dzisiaj tą osobę, która z pokolenia na pokolenie przychodzi na świat. Czyli od razu jest albo już obciążona mykobakterią, albo ma takie predyspozycje do obciążenia, że jak się spotka z tą bakterią, stuprocentowo się ją zarazi. Bo skaza, która tkwi w przodkach, jest na pani, panu, gdzie to było w rodzinie. Dlatego metody biofizyczne potrafią wykryć taką skazę i ją usunąć, zresetować. Czyli postawić w reset organizm. Powietrze. No to w powietrzu mamy wszystko. Metal ciężki, no to już nie będę tu wymieniał, bo to wszystko jest, tak? Tym, czym oddychamy, to nie ma w ogóle o czym mówić, nie ma powietrza. Oczywiście w powietrzu powinny być jony ujemne. My badamy te jony ujemne. Byłem w wielu miejscach, gdzie liczba jonizacji ujemnej jest na poziomie prawie 5000 jonów na centymetr sześcienny bez żadnego sztucznego dodatku. Czy to plazmy, czy to jonizatorów. A w Warszawie na przykład dzisiaj mamy 300 jonów ujemnych. A na wyspie Kos, tam gdzie Asklepion, pierwszy nie szpital, bo to źle się nazywa, to było sanatorium, gdzie leczono hydrowodą, niczym innym, tam leczono wodą pacjentów, do dzisiaj jonizacja ujemna jest 4500. I kto mi powie dlaczego? I kto wtedy wiedział, że faktycznie te jony ujemne mają zdziałać cuda? I dużo wodoru. To kto to wiedział? Przecież oni nie mieli żadnych metod badawczych, że jak my, tak, Janusz, wziąć sobie miernik, pojedziemy, ha, teraz to się śmiejemy, tak? Wodę sobie popijamy, mierzymy, o jak piękne. Skąd oni wiedzieli, że jony są? I to samo wszystkie świątynie, które są budowane w Chinach, są tam, gdzie jest wysoka jonizacja. Jest takie miasteczko Bama w Chinach, gdzie polska pisarka pojechała, bo ją tam wywieźli, powiedzieli miejsce długowieczności, słuchaj. Pojechali, pierwsze wrażenie, jakie opisała w książce, w Krainie Pistacji, coś takiego to się nazywało, mówi, jakby woda sodowa jej do głowy uderzyła, jak wysiadła. Okazuje się, że w tym miejscu jonizacja ujemna na okrągło, ci mieszkańcy tego prowincji Bama oddychają 3500 jonów ujemnych. Średnia życia wysoka. Bardzo wysoka, tak jak powiedziałem, świetnie tam wyglądają, świetnie. Okazuje się, że jonizacja ujemna, okazuje się, że jakieś jaskinie solne, które wytwarzają naturalnie te jony, no to mieli po prostu szczęście, którzy tam ludzie, którzy żyli. I teraz tak, jak jesteśmy już przy tym powietrzu i przy tej jonizacji ujemnej, powiem trochę o tych jonach, bo mamy te jony, tak jak tu Państwo macie, wiszą te jonizatory, które wam cały czas bombardują, tak, tymi jonami ujemnymi i je, wasz układ oddechowy cały czas zasysa. Nie wiem, czy tu, żebym się nie powtarzał, mówiłem tutaj już o, że działamy jak bateria, jak latarka z baterią? Nie, bo się, przepraszam, pytam, bo to byliśmy, to już trochę się nam tu może pomylić. Nasze elementy krwi otoczone są naładowanymi elektrycznie błonami. Jeżeli brakuje ujemnego ładunku, błony te zaczynają się, te ciałka krwi zaczynają się sklejać. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był na przykład na mikroskopowym badaniu w ciemnym polu krwi. I w czasie byłem ileś tam lat temu, ale wie Pan, niektórzy mówią, że to jest taka trochę ściema. Tak? Wie Pan, powiem Panu tak. I nie wiem dlaczego, tak? Znaczy, mają tak, nie, już odpowiem na te pytanie. Stres, tu ma Pan to, tu ma Pan tamto. Powiem Panu, tak jak każdy chce zarobić, tak jak każdy chce zarobić, szkoła... Zanim odpowiesz fachowo, to ja powiem z praktyki takiej własnej też.
że wie pan, w tym zakresie jest sporo osób, które nie mają o tym pojęcia, po prostu. Tak samo jak osób, które prowadzą biorezonansowe terapie i też z wielkiego pojęcia o tym nie mają. Stąd wynika, że tak powiem, taka u pana informacja zwrotna. To jest moje odczucie też, które, bo też miałem podobny, jak pan, że tak powiem, podobną sytuację. Wie pan, czasami są ludzie, że którzy chcą się zająć zawodowo czymś, o czym nie mają pojęcia. Jeżeli ja nie umniejszam komuś, że na przykład jest kwiaciarką czy kosmetyczką i chce otworzyć sobie gabinet biorezonansu, niech ona otworzy ten gabinet, bo być może ma tak duże predyspozycje, że ona potrafi, ale niech się ona do tego przygotuje, a nie robi eksperymenty na ludziach. No bo robić eksperyment na człowieku, to jest się bez zasad, albo jest się ignorantem, albo jest się głupcem, tak? No bo jeżeli trafia do mnie pacjent i mówi, był w tym gabinecie, mamy środek zimy, a pani go odczula na przykład na pyłek brzozy, bo mówi, że to mu szkodzi. A pyłek brzozy pyli w marcu, a on pacjent jest w grudniu. No to albo ktoś nie ma komplementarnej wiedzy nawet o głupich pyłkach, kiedy oni występują, nie mówiąc już o powiązaniach, co ona zrobi z tym pacjentem, jak energetycznie tego pacjenta jest w stanie przeprowadzić przez cały proces prowadzenia terapeutycznego, no bo on nie jest w stanie, to jest tylko nauka mechaniczna, ktoś jej pokazał, który guzik wcisnąć, co włożyć do kubka, co podtrzymać i na tym kończy się wiedza. No to każdy to może zrobić, tak? Pani, pan, no każdemu. Pokażę, jutro można pracować, no nie? Ale nie na tym... I to samo, jeżeli chodzi o metody Enderlina, nie jest to głupota. Enderlin w ogóle wywodzi się ze Szczecina. Wtedy to były Niemcy, stworzył tą metodę. Ale to jest tak, czynnik ludzki jest jedno potrzebne, ale potrzebna jest aparatura. Jeżeli gabinety pracują na mikroskopie za 2,5 tysiąca złotych, a u mnie w gabinecie stoi mikroskop, który kosztował 50 tysięcy złotych 15 lat temu. 50 tysięcy kosztował. Ja tej mikroskopii nie robię na dzień dzisiejszy, bo nie mam na to czasu. Tak? Mam inne, weszły inne metody diagnostyczne, jest mi on do niczego niepotrzebny. Ale dlaczego mówię o mikroskopowym badaniu krwi metodą Enderlina? Bo tam jak prześwietlimy tą krew, widzimy konglomeraty, jak one się, ta krew, te krwinki skupiają się wokół siebie. Od razu wiemy, że co się dzieje? Jest niedotlenienie. I na przykład jak powstała Normobaria, pierwsze co zrobiliśmy na lotniczej, poszliśmy do Normobarii, zrobiliśmy sobie krew. Udało mi się cudem uruchomić ten aparat, bo to się zakurzają tam te szkiełka i tak dalej. Zrobiliśmy krew i krew po 3 godzinach jest diametralna różnica. To jakby w ogóle nie ta krew, nie moja krew. Takie zmiany we krwi po 2-3 godzinach tylko przebywania. Ale wie pan, z czym to jest tam, bo na Jerozolimskich tam było słynne, tam była ta jeszcze ta helatacja, to było... To one było, właśnie to badanie z kropli krwi było połączone z zabiegami halatacji, czyli tam no... Oczyszczanie, wprowadzanie do krwi tej, wie pan, ten pasu askorbinowego, czy jakiejś odmiany pasu, czy pasu witaminy C, która... Wie pan, ja... Miała, no, tak powiem, no... Oczyszczać krew z tych właśnie, z tych złogów tam stresowych, z tych właśnie... miała no, eliminować między innymi właśnie to. Tak, ale te złogi, te ciągi, o których Jacek wspomina, to bardziej to wynikają z niego. Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem podawania czegokolwiek, tak, do organizmu, jeżeli tego nie trzeba. No bo to jest też sztuczne, no podawanie czegoś, no to czyli podajemy, czyli no de facto leczymy, tak? No bo czy w takim czy innym związku, gdy chcemy to zaaplikować, no to jest to leczenie. No nie mówię oczywiście o witaminach, mikroelementach, makroelementach, które, że produkty są zubożone i musimy to w jakimś stopniu suplementować, no bo nie ma tego w pożywieniu. To też pokazują badania, że to spadło tam bodajże chyba i to grubo, 70-80% tych składników odżywczych w warzywach, owocach i tak dalej. No to faktycznie trzeba to suplementować, jak mamy te paliwo, tak, które ma nam pomagać, ma być w naszym organizmie, ale podawanie jakichś, jeżeli nie trzeba, tak,
mocnych ziół i tak dalej. Nie wiem, czy to jest do końca takie dobre, tak? No bo każde zioło jest odpowiednikiem farmakologii, tylko w formie no, naturalnej, tak? No bo farmacja powstała na czym? No jak student na pierwszym roku farmacji czego się uczy? No uczy się ziołolecznictwa. A dopiero później przychodzą na związki chemiczne, no bo te związki chemiczne nikt sobie nie wymyślił, od tak. To wszystko pochodzi z ziół, tak? Brali chińskie zioła i patrzyli, aha, to. No to wiadomo, nie da się świata uratować całego, żeby wyprodukować dany lek. Nikt tych pól uprawnych nie zasieje sam. No to pięknie, ropę mamy, wszystko za chwilę się przetworzy. Głowy chemiczne są i ciach, i ciach. Dlaczego po II wojnie światowej koncern BASF i tak dalej wszystko poszło w górę? No, bo wpierw truli, tak? Bo szło na ten, na ludzi, tak? Bo starano się wyeliminować jedną rasę kosztem drugiej, a za chwilę było trzeba użyć te środki, czyli wszystkie nawozy sztuczne i tak dalej. Pięknie się rozwinęło, no chemicy poradzili sobie, co zrobić z towarem, który na półkach zalegał. A okazało się, że to jest świetny biznes, no, bo ludzi przybywa, ludzie chorują, leki trzeba podawać, wszystko się zgadza, no, ale myślę, że warto zanim ten lek jakikolwiek wziąć, czy to ratujący, czy życie, no to właśnie zadbać w ten sposób, że czy skorzystać z takiego miejsca, czy skorzystać z akupunktury, czy skorzystać z wody wodorowej, to co jest naturalnie. Bo też, że mówimy o wodorze, no to Janek Pokrywka też sobie wodoru nie wymyślił, ach, bo wpadłem na pomysł, że będę wodę wodorową. Janusz sam powie, w Polsce był, tak, Janusz, gdzie woda, tak, wodorowa tak, ciekła tak. Z kranu facetowi, o tym tak. Nie wiedział. Tak, tak. Jakim cudem? A jakim cudem, tego nie wiem, ale sprawdzałem i faktycznie tak było. Sprawdzaliśmy to miernikiem profesjonalnym do weryfikacji nasycenia wody wodorem. No i miernik wskazywał na takie nasycenie, które często generują urządzenia, tak? Więc, czyli podkłady, tak on na jakiejś górce mieszkał? Znaczy on mieszkał pod górą akurat, bo to Nowosądeckie, aha. Nie? Ale no, na tej samej zasadzie przecież wyszedł cały, myślę, też temat powiązany z tym, co wspomniałeś u pana Jana Pokrywki, że wodór występuje, co się okazuje, wodór cząsteczkowy występuje we wszystkich praktycznie tych źródłach, gdzie ludzie podróżują i tak dalej, żeby się nasycić wodą i uzdrowić, to we wszystkich tych miejscach, tak jak na przykład w Lourdes czy w Niemczech, tak i Kalotka. Następuje bardzo duża koncentracja wodoru i te prawdopodobnie bardzo duży ma wpływ właśnie ten fakt, ten element na zdrowienie tego człowieka, który tam skorzysta z tej terapii, powiedzmy wodorowej. I stąd to się bierze. Wszystkie te źródła mają dużą koncentrację wodoru. Tak jak i Państwo macie możliwość tutaj czerpania, bo tutaj w komorze normobarycznych we wszystkich, z tego co wiem, jest serwowana woda i to mało tego, jest ona przygotowana odpowiednio. No to jeżeli Jacek pozwolisz, mogę wstęp troszeczkę przedstawić. Tak, porozmawiajmy o wodorze. W komorze normobarycznej, jak tutaj, bo kolega poszedł głęboko... Janusz, to poczekaj, może tak. Tylko załączymy tą plazmę, niech ona sobie pracuje, niech Państwo sobie oddychają, ja powiem. Dobrze. Czyli tak jak mówiliśmy, te jony ujemne występują w różnej formie. Te urządzenia szczotkowe, które są, produkują w takiej formie suche jony ujemne. Natomiast ogólnie w naturze ta jonizacja ujemna powstaje tak naprawdę wcześniej było to z płaszcza wodnego, czyli tak zwany ogród Eden, o którym doktor wspominał też, istniał, ale istniał tak zwany płaszcz wodny, czyli jakby skorupa, która otulała ziemię i przez którą przechodziło promieniowanie słoneczne, tak? I jakby załamanie tych promieni słonecznych na tej wodzie powodowało wybicie dużej ilości jonizacji ujemnej. I teraz tak. No podobnie zresztą włączymy. Jak dzieje się przy wodospadach, tak? Tam też jest sytuacja zbliżona do właśnie tego, co robi to prototypowe, można powiedzieć, urządzenie, czyli uposaża powietrze w jony ciężkie, tak? Bo tutaj kolega wspomniał, że z tego typu jonizatorów macie Państwo, czerpiecie jony ujemne, ale to są jony szybko wiążące się z zanieczyszczeniami, które w bardzo szybkim czasie opadają,
wyłapując te cząsteczki zanieczyszczeń, przyłączają się do nich, one są na tyle ciężkie, że nie są w stanie się utrzymać w powietrzu i po prostu spadają, przez co my oddychamy wtedy lepszym powietrzem, tak? Natomiast plazma... Tak, plazma właśnie została jakby stworzona na wzór tego płaszcza wodnego, który opisuje notabene Biblia, bo w Biblii jest to dokładnie opisane. Tam w tej książce, co pan Matej, tam jest nawet podany gdzieś tam przypis. I dokładnie, jeżeli chodzi o produkcję, wygląda to tak jak tu. Tu widzimy, wychodzi tak zwana para wodna i teraz uderzę dużą energią w tą parę wodną, czyli 4500 V pod nią podłączę. Nie wiem, czy państwo widzicie teraz mgiełkę wodną, tak? Proszę zobaczyć taką mgiełkę. Tak? I mgła mija. O, już za chwilę będzie prawie niewidoczna. Czyli energia, która powstaje tam wewnątrz tego urządzenia, na tyle jest w stanie rozbić te cząsteczki wody, które tutaj są, że rozrywają się one tak jak atomy na mniejszą, na mniejsze i zaczyna się produkować jon ujemny, wodór jednoatomowy oraz tak zwany tlen singletowy. Czyli trzy różne czynniki, które też mogą zadziałać prozdrowotnie. Dwa z nich tak naprawdę macie w komorze normobarycznej. Trzeci jako tlen singletowy to jest tak zwana dobra forma reaktywnej formy tlenu, RTF. Ona, działanie jej jest takie, że substancje odżywcze, które krążą w naszym organizmie, lepiej docierają do naszych komórek i wszystkie kapilary, czyli te mniejsze naczynia włosowate, się rozluźniają. Czyli na przykład osoby, które śpią na przykład w takiej plazmie, szybciej się regenerują. Czyli na przykład wystarczy 5 godzin snu. To jest typowo nienaturalne. To też wynika z tego, co kolega przedtem wspomniał, że następuje dużo lepsze dotlenienie organizmu, dlatego że jony ujemne, wpadając z naszym oddechem do płuc, właśnie są przenoszone później przez naczynia włosowate do krwi. I następuje dobre dotlenienie, przez co na przykład na tym, tak samo na mikroskopie elektronowym, tak, w ciemnym polu, można by zauważyć wtedy rozdzielanie się po pewnym czasie krwinek czerwonych, one by się nie skupiały tak bardzo z sobą, że tak powiem. Więc ona też, możecie państwo sobie nawet powąchać, jaki jest, wszyscy, którzy pierwszy raz to wąchają, mówią, że czują zapach morza. Ale żeby nie sugerować jakiego, to nie powiemy jakiego. Te tak zwane groty solne też są dobrymi miejscami, że jonów jest więcej. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Groty solne są bardzo ciekawym też elementem. No i tym bardziej, że są to... My tutaj staramy się wywołać, bo widzi pan, tak ogólnie rzecz ujmując, te jonizatory to już jest jakby stricte działanie mechaniczne przez urządzenie, można powiedzieć elektryczno-mechaniczne. Natomiast tutaj staraliśmy się wywołać sytuację właśnie zbliżoną do natury, tak? Czyli jon ujemny, który można powiedzieć jest zamknięty w drobnej kropelce wody i wtedy ma zdolność przenoszenia się na znacznie dłuższe obszary i dłużej utrzymywania się w powietrzu. No bo teraz jak włączyliśmy to urządzenie, to te jony ciężkie tak zwane, bo one są ciężkie, one uczą pozostałą wilgoć, czyli pozostałe cząsteczki, na tyle to jest silne, że pozostałe cząsteczki wody, które są w powietrzu, przejmują ten ładunek. Czyli zmienia na siłę polaryzację. Czyli tak, jak ja to włączę tu, a tam będę miał miernik, a nie miałbym jakiejkolwiek tej górnej jonizacji załączonej, to w przeciągu prędkości światła mam ten jon tam. A co lepiej, robiliśmy eksperymenty, że te jony przechodzą przez metal. No eksperyment taki, doświadczenie bardziej było na przykład robione realne w, wspominałem o tym, Santę ma taki ośrodek tutaj na Jagiellońskiej w Warszawie, gdzie można zażyć wody basenowej Grandera i tego typu rzeczy. I tam było robione doświadczenie z plazmą, gdzie w jednym urządzeniu plazma była włączona. I na różnych poziomach po włączeniu urządzenia było sprawdzana jonizacja, czyli ilość jonów ujemnych w poszczególnych pomieszczeniach, które były oddzielone od tego pomieszczenia, gdzie pracowało urządzenie. Natomiast w tych pomieszczeniach następowała zarówno ujemna jonizacja po pewnym czasie, jak i likwidacja poziomu pyłów zawieszonych.
Oczywiście tam, gdzie plazma była umieszczona, było to zdecydowanie większe pole działania i mocniejsze. Natomiast funkcjonowało na całej przestrzeni budynku. A jest uzasadnione stosowanie takiego urządzenia w komorze? No jest zdecydowanie uzasadnione, bo sam pan Jan Pokrywka, jak zaczął z nami gdzieś tam temat jonizacji przerabiać, to sam przyznał, to chyba nawet można otworzyć, bo to powiedział publicznie, że był to, że to jest jakby ostatni czy jedyny, już nie chcę przekręcić jego słowa, ale w każdym razie jest to element, którego w całym projekcie mu brakowało. Uzupełniający całość tego... Znaczy to połączenie nie ma problemu, dlatego że nigdzie nie zostało udowodnione, ani nikt do tej pory nie, robiąc różne doświadczenia, nie stwierdził, że naddatek jonów ujemnych, czyli dosyć duża, stosunkowo ujemna jonizacja mogłaby nam zaszkodzić. A szczególnie przy dzisiejszych parametrach, a szczególnie już takiej komorze, w której pani przebywa przez określoną ilość czasu, tak? Bo to nie jest na stałe. Być może, gdybyśmy się zamknęli w takiej komorze i ciągle tylko w jonizacji ujemnej i w tym wszystkim mieszkali, w ogóle nie mając kontaktu z rzeczywistością poza, być może byłoby inaczej. Ale w tej sytuacji na pewno jest to dużo bardziej wpływający pozytywnie element, czynnik na to, co mówił Jacek, regulujący pozytywnie organizm do dążenia... Może pani czuje? Och, nie, tak. A, widzi pani. Do dążenia do homeostazy, tak? Nie. A jakby to samo? Nie, nie. Nie, nie. Ach, nie marzę, wspaniale. No? Tym. Piśmie płodysz. Nie może tylko tym, jak to... Ozonem? Było badane na ozon, jest zero. To nie jest to, jest podobny zapach, a nie. Myśmy też myśleli, że to generuje ozon. Specjalnie to pojechało na No w Warszawie. Na uniwersytet pojechało, no nie, bo oni jako jedyni mają tam te urządzenia, żeby to rzetelnie zbadać. Zbadali, nie ma ozonu. No bo ja mam nie ma. Ozon na natury właśnie. Po takim czasie się... Tak, że niepodobny, no. Ale to, tu może mieć pan wrażenie dlatego, że po burzy, a to urządzenie tak, działa tak jakby sytuacyjnie, podobnie jak po burzy sytuacja, tak? Więc... Nie wiedziałam, dlaczego to porównać. Super. Że to właśnie jest jak po burzy, takiej na wsi szczególnie, to tak właśnie powietrze pachnie. Proszę podchodzić, wdychać, nic się nie dzieje. A wyjdziecie cali. A dodam, że są osoby, które po różnych przejściach aktualnie największej i zdominowanej w informacjach problemu choroby mówią, że oczywiście łatwiej jest im na przykład oddychać, jeżeli mają kaszel taki po wirusowy, że tak powiem, więc to też na pewno wspomaga. Także kończąc temat samej jonizacji, no to na przykład w tym miejscu, gdzie ja przebywam, mam średnią ilość 1 720 000 jonów. Tu co teraz jestem. I my też. Tak. No bo to działa po całym. Znaczy, no tak, 1 720 000. Teraz Państwo porównajcie sobie tą liczbę. Miejsce na świecie, w którym odnotowałem największą liczbę jonów ujemnych, czyli wyspa Kos, Asklepion, czyli dawny szpital. Źle mówię, nie szpital, tylko centrum medycyny naturalnej. Grecja, ale Chorwacja też nie ma źle. W Chorwacji możemy około 2000 jonów non-stop nad morzem uzyskujemy, także to też nie jest źle, ale tu jest 1 720 000. To jest naprawdę dużo. Oczywiście ta plazma wspomogła, ale jak weszliśmy tutaj, było w granicach tam 600 000. To też bardzo duży wynik. No to nasz organizm w ogóle nie jest do tego przyzwyczajony, dlatego niektórzy mówią tak, pojechałem kiedyś, no bo teraz to już nie, pojechałem nad morze, pojechałem w góry, wracam taki wypoczęty. Co się ze mną działo? A się zregenerowałeś, bo zregenerowałeś swój korzeń in, czyli procesy regeneracji poszły w górę niesamowicie, wzmocnił ten organizm i wracał pełen zadowolenia i szczęścia do domu, bo nawdychał się tych prozdrowotnych wszystkich składników i sobie znowu żył do następnego wyjazdu gdzieś tam, ponieważ jego ten korzeń regeneracji doładował, energia chi wzmocniła się, regulator przedni i tylny, bo to są meridiany tak zwane cudowne, dwa dodatkowe, które są tak zwanymi
basenami energii dodatkowej, czyli takim zbiornikiem retencyjnym jakby, gdzie jeżeli w 12 głównych meridianach energii zabraknie, to pobierają one sobie tą energię z regulatorów, dożywił, no to wtedy będzie działał dalej ten organizm na odpowiednim poziomie. Przepraszam, była analiza robiona, jeśli chodzi o jakby strefy klimatyczne, gdzie tych stref jest. Nad morzem zawsze będzie nad więcej, bo ruch wody jest. Bez względu na to, czy to jest morze północne? Nie ma, nie. Ruch wody, wodowa. Nie ma. Gdzie wyjeżdżać na wakacje? A, zimy, pod wodospad. Zima wpływa na to, że właśnie warto pojechać. No i zima. Tu jest ciekawy ten. Dlaczego natura stworzyła tak, że są pory roku? W zimę mało co produkuje jonizację ujemną, brak drzew, brak wód, bo zamarzają, ale powinien być śnieg. Wiatr. Jak rusza wiatr śniegiem, to jest woda. Rozbija się to i powoduje jon ujemny. Co ciekawe, jak weźmie pan taką choinkę, która zimą jest, ją potrząśnie i podstawi pan ten jonometr, zaczyna parę tysięcy jonów pokazywać. To. Ponieważ w tej choince jest zaszczepiona ta jonizacja, ona i tak jak żyje cały czas, uwalnia to do atmosfery. No to na podobnej zasadzie. Tak, na choinku trzeba spać. Zamiast wakacji to tylko na choinkę. Na tej samej zasadzie, jak ktokolwiek tam czasami ma lekki ból głowy, powiedzmy, idzie do lasu, ale oczywiście nie o tej porze roku, tylko powiedzmy, kiedy liście na przykład i korona drzew pracuje między sobą, wytwarza się bardzo duża ilość jonów ujemnych. Opad tych jonów ujemnych i wdychanie ich powoduje, że po jakimś czasie po spacerze wraca człowiek, nie zażywał tabletki, a nie ma bólu głowy. Słuchajcie, no nie ma co tutaj bez dwóch zdań mówić. Te czynniki jak wodór, zresztą wodór to też jest jakby coś na wzór jonu ujemnego, bo tu go wdychacie w formie ujemnej. Te wszystkie czynniki będą działały prozdrowotnie, tak? Natomiast dlaczego mówimy o jonizacji ujemnej? Mówimy dlatego i dlaczego to ma dalej związek, normobaria, akupunktura, biorezonans i tak dalej, bo wszystko opiera się na energii. I teraz tak, yin i yang, ciemna i jasna strona monady, yin jest, czyli ta regeneracja u nas, Chińczycy podają, że ona jest minus, a yang jest plus. Skąd oni o tym wiedzieli? Że jon ujemny jest i dodatni? Dlaczego oznaczyli sobie to w ten sposób? Nikt na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć. Tu minus, a tu plus. O co chodzi? I teraz tak. Dalsza koncepcja, żeby zrozumieć biorezonans, bo biorezonans opiera się w 100% na zasadzie akupunktury, czyli czerpie wszystkie najlepsze korzyści z akupunktury medycyny chińskiej, czyli jest oparty na 12 głównych meridianach, bo mało kto o tym wie, tak? Jacku, może wskaż, dlaczego właśnie mariaż tradycji z nowoczesnością. Tak. Nowa pozycja, która teraz będzie się ukazywała, właśnie mariaż tradycji z nowoczesnością, opiera się właśnie na połączeniu metod biofizycznych z akupunkturą. I teraz tak, my Europejczycy praktykujemy, może tak, no dobra, powiemy o tej akupunkturze teraz. Europejczycy praktykując akupunkturę taką, jak Państwo tutaj widzicie, ta akupunktura nie ma nic wspólnego z akupunkturą starochińską. To nie, zapewne większość pewnie korzystała z akupunktury, tak? Jeżeli chodzicie do Europejczyka, ten specjalista, tak, medyk nie operuje na pewno metodami starochińskimi. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.